Czy zastanawialiście się, co sprawia, że Tajlandia jest najpopularniejszym celem podróży? Dzisiaj opowiem Wam, dlaczego Tajlandia przyciąga miliony turystów każdego roku, jest jednym z najpopularniejszych kierunków podróży. W dzisiejszym vlogu zanurzymy się w różnorodność Tajlandii, po jej kulturę, jedzenie, plaże i wszystko, co takie najważniejsze i związane z Tajlandią. Dowiesz się również, dlaczego tajska kuchnia jest tak popularna na całym świecie. Powiem jeszcze trochę o gościnności Tajów oraz o nocnych marketach. Jeśli myślisz o podróży do Tajlandii lub po prostu jesteś ciekaw, co ten kraj ma do zaoferowania, to koniecznie subskrybuj ten kanał, jeśli jeszcze tego nie robisz. Zostaw łapkę w górę i podziel się w komentarzu, które miejsce w Tajlandii podoba Ci się najbardziej. Zacznijmy tą podróż po Tajlandii od jednego z najbardziej znanych aspektów Tajlandii, czyli pięknych plaż i tropikalnych wysp. Gotowi? Zaczynajmy. A więc wyspy i ich piękne plaże. Pierwszą wyspą, o której tutaj na pewno warto wspomnieć, jest wyspa Phuket, którą polecam najbardziej dla osób, które przyjeżdżają po raz pierwszy do Tajlandii, z tego względu, że jest to takie jedno z najpopularniejszych miejsc na pewno też w Tajlandii i dodatkowo ta wyspa oferuje i piękne plaże, i trochę życia nocnego, dobre jedzenie, wiele marketów nocnych i tych, na których właśnie da się coś fajnego kupić, czy to do ubrania, czy jakieś pamiątki, czy przede wszystkim właśnie jedzenie. Także na pewno warto udać się na Phuket, zobaczyć miejscowość Patong i tą najbardziej popularną plażę, która się tam znajduje w samym centrum miasteczka. W ogóle poleciłbym zwiedzić całą wyspę i wszystkie plaże, które się tam znajdują, z tego względu, że są po prostu piękne, piękny piasek, czyściutka woda i naprawdę mega miejsce. Drugą wyspą, o której bym tutaj wspomniał, będzie tutaj Koh Samui, z tego względu, że słynie z takich w sumie luksusowych resortów. Plaże również są przepiękne, wiele palm znajduje się tam, oczywiście piasek również jest przepiękny. Myślę, że ta wyspa jest trochę spokojniejsza od Phuket i raczej nastawiałbym się tam bardziej na takie wakacje spokojniejsze w hotelu i oczywiście też po zwiedzanie wyspy, ale już ta wyspa jest mniejsza od Phuket i nie ma aż tylu ciekawych rzeczy, co na Phuket. Przynajmniej tak mi się wydaje z mojego doświadczenia. Dwie najpopularniejsze plaże na Koh Samui to Chaweng i Lamai. Następnym miejscem będzie Krabi, które jest popularne wśród spinaczy skałkowych. Na Krabi również popularne jest taka miejscowość jak Aonang, a najładniejsza i najpopularniejsza plaża to Rayleigh Beach. Dodatkowo Krabi słynie z takich formacji skalnych i również z przepięknych plaż dookoła i fajnych miejscowości. I ostatnią tutaj wysepką, którą poleciłbym, to będzie Phi Phi, które zyskało sławę na całym świecie dzięki popularnemu filmowi Niebiańska plaża z Leonardem DiCaprio, gdzie po prostu też morze i plaże są przepiękne, krystalicznie czysta woda. No i jeszcze jest to super też miejsce do nurkowania, także zdecydowanie warto zobaczyć. Również warto wybrać się na punkty widokowe, bo widoki są naprawdę przepiękne. Jeśli mielibyśmy coś powiedzieć o bogatej historii Tajlandii, to zdecydowanie trzeba tutaj wspomnieć o Ayutthaya. Mam nadzieję, że dobrze wypowiedziałem nazwę dawnej stolicy Tajlandii, Ayutthaya, która przepełniona jest ruinami wielu świątyń, wiele pomników Buddy i naprawdę wiele różnych ciekawostek, które warto zobaczyć i jest to zdecydowanie miejsce idealne dla miłośników historii. Kolejne miejsce i kolejna trudna nazwa, Sukhot Thai, to starożytny park, w którym również znajduje się wiele ruin i starożytnych jakichś świątyń i budynków. Jest to miejsce, które daje wgląd w początki tajskiej cywilizacji. Będąc jeszcze przy kulturze i historii Tajlandii, na pewno trzeba również wspomnieć o obecnej stolicy Tajlandii, czyli Bangkoku, który warto również odwiedzić, gdzie jest mnóstwo teraz obecnie wieżowców, ale znajduje się również tutaj wiele pałaców, wiele świątyń i naprawdę jest co pozwiedzać. Na pewno warto zobaczyć tutaj Wat Pra Kyu, gdzie znajduje się szmaragdowy Budda i Wat Arun. Są to miejsca, które muszą być na naszej liście, kiedy wybieramy się do Bangkoku. Kiedy przejdziemy do tematu kuchni,
i dlaczego warto przyjechać do Tajlandii, to od razu przychodzi mi na myśl street food, który można tutaj znaleźć, i nocne markety. Na street foodzie i tych nocnych marketach można zjeść naprawdę przeróżne i przepyszne dania. Pierwsze, co przychodzi mi do głowy i jedne z takich popularniejszych, to pad thai, mango sticky rice, które są takie najbardziej popularne. Jak dla mnie to na przykład papaja salad i wiele przeróżnych zupek, takich jak tom yum, które też jest jedno z najpopularniejszych dań w Tajlandii. Ja bym tutaj jeszcze od razu oczywiście polecił green curry zup. Są to naprawdę przepyszne dania. Papaja salad to przede wszystkim taka pikantna i świeża sałatka z zielonej papai z dodatkiem ogórków, czosnku, orzechów ziemnych i krewetek. Pad thai to danie z makaronu. Tom yum to również ostra, przepyszna zupa, zazwyczaj podawana z krewetkami, ale może być też z kurczakiem. Jej unikalny smak pochodzi z trawy cytrynowej i liści limonki kafir, o ile dobrze pamiętam. Dodatkowo jest symbolem tajskiej kuchni. Mango sticky rice to taki deser z kleistego ryżu podawany ze słodkim mango i dodatkowo zazwyczaj polewany mleczkiem kokosowym. Są to naprawdę dania, które trzeba spróbować, przyjeżdżając do Tajlandii. W tajskiej kuchni oczywiście często pojawiają się owoce morza, takie jak krewetki, kraby, czasami są to nawet rekiny, lobstery. Owoce morza można kupić na nocnych marketach, które są takim popularnym miejscem, w którym są sprzedawane oraz również przyrządzane, więc można je tam od razu zjeść i znajdują się praktycznie w każdej restauracji. Są dostępne i dania, które po prostu zawierają owoce morza. Także jeśli chodzi o ich dostępność, to nie ma tutaj w Tajlandii żadnego problemu. A jeśli miałbym wspomnieć o popularnych nocnych marketach, na przykład na wyspie Phuket, w miejscowości Patong, to trzeba tutaj powiedzieć przede wszystkim o Malin Plaza i Bazan Market. Następnym powodem, dla którego warto przyjechać do Tajlandii, jest to, że jest to po prostu bezpieczny kraj, gościnny kraj i kraj uśmiechniętych ludzi, tak się tutaj to nazywa. Raczej przyjeżdżając tutaj poczujesz się naprawdę dobrze ugoszczony, raczej wszyscy będą się do ciebie uśmiechać i serio, ja jeszcze tutaj nigdy nie miałem żadnej jakiejś takiej, nie odczułem niebezpiecznej sytuacji, także oczywiście trzeba zachować jakieś takie podstawowe środki ostrożności, nie wiem, gdzieś tam nie zostawiać jakichś wartościowych rzeczy gdzieś w jakichś miejscach i odchodzić od nich daleko, albo jeszcze jakieś takie inne, wiadomo, nie zaczepiać nikogo i tak dalej, ale ogólnie Tajlandia uchodzi za bardzo bezpieczny kraj. My tutaj często gdzieś poruszamy się po nocach, gdzieś sami wchodzimy w jakieś różne uliczki, czy ja sam gdzieś dużo różnych chodzę do różnych miejsc, zwiedzam i tak dalej i nigdy nie poczułem się tutaj niebezpiecznie. Tajlandia nawet ma takie specyficzne powitanie się, czyli nie jest to takie podanie ręki jak na przykład w Europie, w Polsce, tylko przykłada się tak jakby do modlitwy dwie ręce do siebie, nazywa się to Vai i jest to symbol szacunku i gościnności. Wiele osób, które odwiedziło Tajlandię, podkreśla, że miejscowi są zazwyczaj bardzo pomocni i chętnie wskażą drogę, powiedzą, co warto zobaczyć, także na pewno poczujesz się tutaj mile ugoszczony i bezpiecznie. Kolejnym punktem na liście, dlaczego warto przyjechać do Tajlandii, jest zdecydowanie różnorodność atrakcji. Zacznijmy od tych wodnych, gdzie możemy snurkować w krystalicznie czystych wodach, ciepłych wodach, piękny podwodny świat, dodatkowo windsurfing, kajakarstwo, wędkarstwo. Także jest tutaj naprawdę mega dużo takich atrakcji wodnych. Dodatkowo wspinaczka skałkowa, o której wcześniej wspominałem, na Krabi. Następne rzeczy to podróżowanie, przechadzka, trekking, o przede wszystkim trekking, dobre słowo, przez północne dżungle w okolicach Chiang Mai i Chiang Rai. Warto tutaj wspomnieć na pewno o wielu parkach narodowych, takich między innymi jak Khao Sok National Park, z jednymi z najstarszych lasów deszczowych na świecie. Tajlandia to również wiele imprez i wydarzeń. Takie miejsca jak tutaj, gdzie właśnie teraz obecnie się znajduję, w Pattaya, fundują nam tutaj naprawdę wiele wrażeń i tych, które dzieją się w dzień, i mega, mega aktywne życie nocne również. Tajlandia jest dla jednych i drugich, czyli mam na myśli tutaj i dla tych, którzy lubią aktywnie spędzać czas w ciągu dnia, i dla tych, którzy lubią spędzać aktywnie
noc i dobrze się gdzieś tutaj zabawić, rozerwać i tak dalej. Jest tutaj naprawdę co robić, więc na pewno nikt nie będzie się tutaj nudził. Jeśli będziecie w Pattaya, to koniecznie musicie odwiedzić takie miejsce jak Walking Street, mówię tutaj dla nocnych marków. A wydarzenia to przede wszystkim nowy rok tajski, który trzeba zobaczyć. Songkran. Tajowie swój nowy rok świętują w kwietniu, także jest to trochę inna data niż u nas gdzieś tam w Europie. Jest to święto, które trwa tak około 5 do 7 dni, gdzie leje się wodą po prostu na całego i nie ma tutaj jakichś wyjątków. Jest to, przypomina to święto trochę taki polski śmigus dingus, ale razy 10 bym tutaj powiedział i naprawdę dzieje się bardzo dużo podczas tego święta. Wiele imprez, wiele zabawy, głośna muzyka i lanie wodą na całego. Kolejnym powodem, dla którego również warto przyjechać do Tajlandii, są to na pewno koszty transportu, koszty zakwaterowania, koszty jedzenia, posiłków, ceny posiłków. I gdybyśmy tutaj powiedzieli od razu o transporcie publicznym na przykład, czy to jakichś autobusach, czy taksówkach, czy jakimś innym publicznym transporcie, pociągach i tak dalej, czy nawet samolotach, są to naprawdę bardzo przystępne ceny i ten transport jest naprawdę tani. Ceny zakwaterowania, ceny hoteli, ceny hosteli, czy wynajem mieszkań jest również bardzo tani. Hotele może te nie najdroższe, te nie najbardziej wypasione, może nie te pięciogwiazdkowe, tylko taki zwykły hotel jest na pewno w dużo niższej cenie niż w Europie, w którymkolwiek kraju. Ceny wahają się już na przykład od 100 zł za dobę i to często nawet ze śniadaniem, więc są to naprawdę bardzo, bardzo dobre ceny. Jeśli mówimy tutaj o jedzeniu, to street food czy nawet dania w takich normalnych restauracjach są również bardzo tanie. Jeśli mówimy tutaj o jakichś właśnie marketach, czy tym street foodzie, czy w tych takich słabszych tajskich restauracjach, gdzieś takich narożnych, gdzieś przy ulicy, wahają się nawet po 6, 7, 8 zł za danie, za pyszne jakieś zupki, za ryż z kurczakiem. Naprawdę dobre dania są w mega niskich cenach. Oczywiście można pójść do jakiejś super restauracji i zapłacić trochę więcej, ale praktycznie te posiłki niewiele się różnią od tych serwowanych gdzieś tak na mieście. Warto tutaj na pewno też wspomnieć, że te owoce morza są tutaj w Tajlandii przede wszystkim w dobrych cenach i można się ich najeść bardzo dużo i sobie nie żałować, bo ceny są praktycznie zwykłych dań takich w Europie jak za kurczaka czy wieprzowinę, więc warto jak się tutaj przyjedzie na jakiś tydzień czy dwa na wakacje, to jeść tych owoców morza ile się da, o ile ktoś oczywiście lubi. Także jeśli mówimy tutaj o wydatkach, które trzeba by było ponieść na zakwaterowanie czy na jedzenie, to są to raczej niskie wydatki i o wiele taniej w porównaniu do Europy. Zanim przejdę do kolejnego tematu, a dotrwałeś jeszcze do tego momentu i nie dałeś jeszcze łapki w górę pod tym filmem, to zachęcam zostawić łapkę w górę, a osoby, które jeszcze nie zasubskrybowały kanał, o subskrypcję po to, aby o Tajlandii dowiedzieć się dużo więcej z kolejnych vlogów. Myślę, że jeszcze zanim przejdę do następnego tematu, to warto tutaj wspomnieć o cenie wynajmu skutera tutaj na przykład. To jest to cena różna, w zależności też jeszcze, czy jesteśmy na popularnej wyspie Phuket, czy też tutaj na przykład w Pattaya, gdzie ja jestem, no ale średnio wahają się mniej więcej od 30 do 50 zł, tak w przeliczeniu 60 zł, w zależności od skutera i jakości tego skutera. Za wynajem samochodu to jest około 100 zł na dobę, więc takie są mniej więcej ceny. Myślę, że będą to dosyć wartościowe informacje dla Was. Dodatkowo musicie tylko jeszcze pamiętać, żeby jeździć tutaj skuterem, to trzeba mieć prawo jazdy na motor, czyli kategorii A. Także to jest bardzo ważne. Policja często to sprawdza. No i jeździć w kaskach przede wszystkim, bo jak policjant zobaczy, że jesteśmy bez kasku jako obcokrajowcy, to od razu zatrzymuje i daje mandacik. O, cena takiego mandaciku to jest między 50 a 100 zł, tak mniej więcej. Ostatnie dwa tematy, które zostały mi do poruszenia w tym filmie, jest to pogoda i masaże spa tutaj w Tajlandii. I są to zdecydowanie też dwa powody, dla których warto przyjechać do Tajlandii. Jeśli mówimy o pogodzie, to zazwyczaj jest gorąco, jest piękna pogoda, słonecznie. Deszcz, jeśli się trafia, to jest to krótki deszcz, ale no, może być taki mocny deszcz, czy tam mocna burza. Jeśli
jest to pora sucha, która występuje mniej więcej od listopada do maja, to raczej te deszcze rzadko się zdarzają, naprawdę bardzo rzadko i raczej zawsze trafi się na dobrą pogodę, jak trzeba gdzieś jechać, czy na wycieczkę, czy coś, także pogoda raczej jest gwarantowana. No, oczywiście no, zdarza się, jak to pogoda, że może niespodziewanie spaść deszcz, może niespodziewanie przyjść burza, ale są to raczej takie krótkie deszcze czy burza, która trwa około pół godziny i zazwyczaj popołudniem, także raczej nie psuje nam planów. Można ten deszcz po prostu gdzieś przeczekać pod dachem, czy gdzieś tam w restauracji i później dalej kontynuować swoje czy zwiedzanie, czy spędzanie jakiegoś tam czasu, który mieliśmy jakoś tam zaplanowany. Więc pogoda jest tutaj zdecydowanie plusem Tajlandii niż minusem. Oczywiście jest też pora deszczowa, która zaczyna się właśnie od tego maja mniej więcej do tego gdzieś tam października. I to też nie jest tak, jak na przykład teraz w czerwcu, kiedy niby jest ta pora deszczowa, początek tej pory deszczowej, że pada codziennie albo całymi dniami, bo jak jesteśmy tutaj po krótkiej przerwie, gdzie byliśmy teraz 3 tygodnie w Polsce i jesteśmy tu 4 dni i w ogóle nie padało jeszcze. Oczywiście jest trochę więcej chmur na niebie niż było w porze suchej. Niebo jest troszeczkę, tak jak widzicie, zachmurzone, ale jest 31 stopni, jest bardzo gorące powietrze, woda w morzu jest bardzo gorąca, cieplejsza nawet niż w basenie, więc podczas tej pory deszczowej na pewno bardzo gorąco, tylko po prostu częściej zdarzają się te deszcze, ale naprawdę nie wiem jak będzie w lipcu i w sierpniu, który podobno jest najgorszy, zobaczymy, ale raczej przez większość roku, nie wiem, 10 miesięcy jest tutaj raczej pogoda taka, gdzie warto przyjechać do Tajlandii. Z tego też, co mi jeszcze wiadomo, to troszeczkę większe te deszcze w czasie porze deszczowej są na wyspach. Tutaj na lądzie, w okolicach właśnie Bangkoku czy Pattayi są dużo mniejsze i takie mniej obfite niż na wyspach. Także to też jeszcze taka w sumie dobra rada dla tych, którzy zastanawiają się, gdzie pojechać w tej porze deszczowej, bo czasami właśnie na tych wyspach, gdzie są te parki narodowe, o których wcześniej wspomniałem i różne wycieczki na różne wyspy, czasami są niedostępne właśnie ze względu na trochę szalejące morze podczas tej deszczowej pogody, że zdarza się, że po prostu warunki nie za bardzo pozwalają na to, żeby pływać łódkami podczas takich lekkich, małych jakichś tam zawirowań na morzu, więc zdecydowanie jakby lepiej i bezpieczniej wybrać się w tej porze suchej na wyspy, ale tutaj w okolicach Pattayi, Bangkoku jest o wiele spokojniej przez cały rok niż na wyspach. Tak jak mówiłem, na sam koniec wspomnę już tylko o spa i masażach. No to Tajlandia zdecydowanie słynie z takich tajskich, tradycyjnych masaży, które można znaleźć po prostu na każdym rogu, a nawet powiem, że nie tylko na rogu, tylko wzdłuż ulicy jest 10 salonów masaży, więc nie trzeba ich nigdzie szukać, nie trzeba się nigdzie specjalnie wybierać. W salonach jest bardzo duży wybór wielu rodzajów masaży, a ceny wydaje mi się, że są bardzo niskie. Jeśli chodzi o jakiś taki zwykły masaż relaksacyjny, to jest to około 30-40 zł za godzinę. Jeśli chodzi o jakiś masaż głowy, to jest to nawet jeszcze taniej, 20 zł za godzinę, czy masaż stóp. Także wybór jest bardzo duży. Salony są dostępne praktycznie co 50 metrów, a ceny naprawdę bardzo niskie. Także zachęcam. Tutaj po mojej lewej stronie, teraz za mną, znajduje się wyspa Kolarn. Jest to mega wyspa, która jest bardzo blisko stąd. Jeśli będziecie w Pattayi, to koniecznie popłyńcie sobie na tą wyspę, bo warto zobaczyć, jaka jest tam plaża, jaka jest tam piękna woda. Jeśli chcecie zobaczyć mój filmik z tej wyspy, gdzie tam byłem i pokazuję, jak właśnie wygląda ta plaża, to filmik pokaże Wam się teraz tutaj w prawym rogu, więc kliknijcie sobie i przejdźcie do tego następnego filmiku. A dzisiaj to już wszystko i dziękuję jeszcze raz za wszystkie łapki w górę, subskrypcje i do zobaczenia w kolejnym vlogu. Na razie, hej, cześć!